Hej, siemaneczko, z tej strony Hannibal, a oto kolejny odcinek serii Hogwart Dziedzictwo. Ostatnio byliśmy w Hogsmeade, walczyliśmy sobie z trollami, zdobyliśmy swoją różdżkę, kilka innych przedmiotów potrzebnych nam do zajęć, a oto otrzymaliśmy, widzę, sowią pocztę, czyli coś nowego nam się teraz pojawi. I widzę tutaj nad paskiem zdrowia pojawiły się dwa niebieskie paseczki i to jest chyba to, co mieliśmy dostać jako nagrodę za misję właśnie główną w tym Hogsmeade, czyli coś z o starożytnej magii. Zaraz się temu przyjrzę, ale najpierw odczytajmy sobie tą naszą sowią pocztę. O proszę, widzę profesora Figa, ale co dalej? Okej. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringotta. Okej. Czyli co? Następną misją będzie misja z profesorem Figiem, tak? Tu jesteśmy w naszym pokoju wspólnym. Troszkę ponury, no ale ja sobie jeszcze przejrzę mapę. Misje. Jeszcze raz w tą stronę. Czy my już wszystkie inne misje tutaj... Tak, teraz mamy tutaj tą misję główną. A czy ja mogę się tutaj jakoś w miarę szybciej przenieść do tego naszego profesorka. On jest tutaj. Czyli możemy przejść do klasy zaklęć. Nie ustaw znacznik, podróż. Będzie najbliżej, zaoszczędzimy trochę czasu i chodzenia. Bo takie odcinki z chodzeniem, zwiedzaniem to sobie będziemy robić, jak będziemy mieli misje poboczne. A teraz troszkę popchajmy tę fabułę. O, tu widzę, już następna misja będzie jakaś poboczna. W sumie możemy tą misję od razu chyba przyjąć, mi się wydaje. I później zająć się misją fabularną. Ale zobaczmy, co nam powie Artur. Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Nie wiem, czy warto marnować na to czas. A, sprawdźmy, może będą jakieś fajne nagrody. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful! Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Okej, jakiś pomysł, od czego Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. No Very dobra. well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Zajrzymy z pewnością, ale... Wow. Tu jest jakiś nosorożec i schody. Tutaj figurka tego chyba... Tej Wieniawy? Widłogłowa? Jak on się nazywał? Ale wskazane są te drzwi i tu coś z tą mapą. Pokazane jest akcja, zaklęcie przywoływania. Sprawdzimy sobie to może jakoś później. Oczywiście domyślam się, że będziemy mieli Tutaj. dostępne opcje tego, by nie mówić nic o tym, co się dowiedzieliśmy. I zapewne z tego skorzystamy, no bo w końcu mamy być złym uczniem. A, widzę, że nawet nam się to zaznaczyło tutaj. Pierwsze miejsce z mapy skarbów, ale nie, my sobie zmienimy tę misję i podążymy do profesora Figa. A więc to w tę stronę. Dobrze, i pewnie schodami na dół. O! A, w tę stronę, dobra. Tu mamy jakiegoś szablozębnego, czy jak to już odkrywałem co nieco? Nie ma tu żadnej strony z przewodnika? Nie ma. Okej. Sala profesora Figa, tak? Klasa profesora Figa. A jest tu swoją drogą coś
coś ciekawego do odkrycia. O, tu coś leży, popatrzcie. No, nie mogę zeskoczyć. Mniejsza o to. Zabierzmy sobie to jeszcze. Profesorze Fig, jak gdyby mój grafik nie był jeszcze dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zadaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia i to na piąty rok, aż trudno uwierzyć. Profesor Weasley nalega, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, żeby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie się rok. To zadanie powierzam panu. Szczegółów dowie się pan od profesor Weasley. Profesor Finas Nigelus Black, dyrektor. Okej. Okay. Mało w sumie przydatne, no ale zawsze to coś tam, coś chyba jeszcze jest, tak? Tu jest jakaś taka łuna, jakby coś było schowane w tym lampionie. O proszę, tu mamy od razu skrzyneczkę ze złotem. Mam nadzieję, że profesor Fig się nie pogniewa, jeżeli coś mu zwiniemy. A to co? Znowu to stworzonko i ono coś trzyma. Gdzieś już widziałem tą figurkę. Okej, czyli nic więcej chyba tutaj już nie ma. Możemy sobie rozpocząć misję. O, jest profesor. Witaj, doktorku. Profesor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. O, dobra. Jeśli chodzi o te gobliny... Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. No dobra, to teraz... They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well, but... If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecate know to expect you. Magię defensywną, czyli co? Misja ukończona, tajemnica medalionu. I wróć do profesor Hecate. Pewnie będziemy uczyć się jakiegoś nowego zaklęcia. Tak wnioskuję. Dobra, chodźmy. Nic tu nie ma. Tam coś było. Nowa misja dostępna. Czyżby? Oprócz tego, że mamy do profesor się udać, to jeszcze sekrety działu ksiąg zakazanych. Wymagane zaklęcie kameleona. Wymagany poziom trzeci, incendio. Aha, ale musimy się nauczyć, bo to są wymagane. O proszę, i u profesor Hecate możemy nauczyć się incendio, czyli to jest
to coś, co było z tych czerwonych zaklęć bodajże. Incendio, to gdzieś to było? Tak, proszę bardzo, i obrażenia zadaje od spalenia. Zaklęcie to ma krótki zasięg i wymaga bliskości od celu. Zadaje duże obrażenia i podpala niektóre obiekty. Wrogowie trafieni atakami ognistymi będą nadal otrzymać obrażenia przez kilka sekund. W tym czasie kolizje spowodują wybuchy zapalające. Ło, no to dobra. Pędźmy do profesor, żeby ona nas jak najszybciej tego nauczyła. O, a co to? Zgubiliśmy śledzenie zadania? No właśnie. Przez przypadek sobie wyłączyłem śledzenie misji. Tu gdzieś jakaś skrzynka jest. Zapewne potem... No o, siema profesorze Fig. Czy idziesz pan z nami? Zaraz, zaraz. Czy my w dobrą stronę idziemy? Bo coś tam znikło i nas nie prowadzi ten znacznik. Przyspieszmy trochę, bo nie wiem, czy zabłądziliśmy. Wieża astronomiczna. O, a tu jakiś posąg jest. Dyrektora. Tu coś jest, ale to jest jakby pod nami. Zajrzyjmy. Gdzie my jesteśmy? Tu. Co to jest? Aha, sekrety działu ksiądz zakazany. To nie to. A tu mamy iść. Do profesor. No to przenieśmy się jeszcze. Gdzie będzie nam najbliżej? No to do klasy zajęć. Myślę, że tak, no bo bez sensu troszkę błądzić. Jak poszliśmy w złym kierunku, teraz to nadrabiać wszystko. I to jest na dole, pod nami. Ale w ogóle to jest pokazane, jakby było w tamtym kierunku. Nie, w tamtym kierunku byliśmy. Czyli musimy iść tu i tu na dół, tak. Dobra. Chyba się udało. Trochę się zakręciłem. Jeszcze na dół? Nie, teraz tu. Ach tak, i tutaj jeszcze sodami na dół. Jeszcze raz. O, swoją drogą tu jest ten... zamkowa skrytka. A gdzie ta skrytka jest? Bo coś tu nam się zaktualizowało. My tu coś mieliśmy właśnie z tym zadaniem pobocznym dla tamtego chłopaka znaleźć. Ale mniejsza o to, zobaczymy na to później. Udajmy się czym prędzej poznać nowe zaklęcie. O proszę, i tu coś jeszcze jest. Strona przewodnika. A, dopiero teraz nam się szkielet tego czarnego hybrydzkiego smoka pokazał. Duży smoczy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesora Hekat, gdy samodzielnie pokonywała jedną z największych band kusowników w Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kusownik. Ale mi się wydaje, że to już było i no chyba nie zebraliśmy tej kartki. Gdzieś to czytałem już. W którymś chyba z odcinków. I'm here about the new spell you wanted to teach me, professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Czyli wcześniej jeszcze coś musimy zrobić. Wygraj dwie rundy skrzyżowanych różdżek, ukończ rundę treningu kombinacji zaklęć. Aha, czyli idziemy sobie znowu powalczyć.
No dobrze. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. A tutaj na dół. Troszkę sobie powalczymy, a później nas pani nauczy, tak? Tego zadania. Zaklęcia. Gdzie to się szło na te skrzyżowane różdżki? Tutaj gdzieś? Jeszcze przez most. I chyba tutaj, dobra. Już tyle tu miejsc jest, że idzie po prostu zapomnieć. O! Proszę, a to co? Nawiedzona toaleta. Jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, to lepiej unikać tej toalety, albowiem jest podobno jednym z ulubionych miejsc dla żartów i Rytka. No tak, jakoś mnie to nie dziwi. Tu już nic nie mamy. Na pewno? Na pewno. Tu już mieliśmy, odkryliśmy tego dziadka, a to co? Revelio. Aha, wiem co. Reparo. Aha, zaraz, my tu mieliśmy na którymś tym. W tej misji mieliśmy ten obraz chyba znaleźć u niego i coś tam kliknąć właśnie. Później się temu przyjrzę. Na razie mamy sporo tych innych misji tutaj do zrobienia. O, jesteś. Dobra. Serwo zlucenie. Czy mogę skorzystać z manekina? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Jasne. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. O, to będziemy mieli szybkie szkolenie, tak? Czyli co? Akcja. Repairer. Okej. No ale co dalej? Aha, czyli to są te zwykłe, okej. Myślałem, że mam czegoś szukać. No, dobra. Co dalej? Takie to kombinacje. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. No dobra, ale my tu mamy teraz jeszcze coś jedno zrobić. Misja ukończona, trening kombinacji zaklęć. Zadanie profesor Hekat. A, czyli to już zaktualizowane. No ale ja bym chciał jeszcze, skoro tutaj jesteśmy właśnie... I've got a great match lined up. Ready for another round? A może jeszcze poczekajmy i zdobędziemy to incendio to wtedy? Dobra. Fine, but don't take too long making up your mind. Poczekajmy, jak zdobędziemy sobie incendio, to wtedy sobie od razu to przetestujemy, chociaż wygraj dwie rundy. Chyba, że to jest jednak potrzebne nam. A tak, jest nam to potrzebne. Dobra, to jednak zróbmy to, bo chyba nie obędziemy się bez tego. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Tak, od razu zacznijmy. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastiana bierzemy. Then let's get to it. No i dobra. Ready to get thrashed? Mamy nową różdżkę w ogóle, przecież teraz walczymy z naszą.
Runda adeptów. Nas dwóch, ich trzech, tak? Przebij się przez fioletową tarczę przy pomocy jednego z zaklęć mocy, jak zaklęcie przywołujące akcję. Użyj, trzeba automatycznie namierzyć cel bez celowania R, aby przełączyć cele. Okej. Dobra. Leżycie wszyscy, nie macie szans. Ty jeszcze zostałeś, ty, tak? Hop, hop, hop. No i pięknie to poszło. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. No i pięknie, misja ukończona. Teraz już możemy wrócić do profesor Hecat. Mamy kolejny poziom, super. Więc wróćmy. Dobra, chyba zrobimy sobie jakiś szybki teleport w takim razie. A, tutaj. Aj. Cały czas mi się to myli. Ale to kwestia przyzwyczajenia, także spokojnie. Teraz zdobędziemy nowe zaklęcie, już nie mogę się doczekać. Chodźmy tu czym prędzej. Siema pani psorze. Pani psorowa. Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecate. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Poprawny ruch różdżką. Dobra. Bum, bum. Bum. I pięknie. To było łatwe. I mamy w końcu fajne zaklęcie do atakowania. Wróć do klasy profesora Figa. Zaraz, ale zmienimy sobie to. Okej. Okay. Przytrzymaj, aby przypisać. Aby wrzucić zaklęcie lub przedmiotu, musisz najpierw dodać je do swojego narzędzia. Przytrzymaj R2 i naciśnij odpowiedni przycisk, do którego chcesz przypisać to zaklęcie. No dobra, mamy. I pasowałoby nam go teraz fajnie przetestować gdzieś. Ukończono wyzwanie, ukończ zadania. Dobra. O! Tu coś też mamy, pewnie jakieś... A, to może jakiś bóg. Że tak sobie to tutaj stoi, a nie ma tu żadnego klęcia, bo... O! Co jest? Dlaczego nie? Aha, okej. Okay. O to chodziło. Pięknie. Aż różdżka zapłonęła, musiała ochłonąć. Pięknie, dobra. Tyle wystarczy z tych ćwiczeń. Udajmy się więc do profesora Figa.
A profesor Fig. Czy on jest w klasie u siebie? Zaraz zobaczymy. W sumie nie zwróciłem uwagi na mapie, gdzie on jest. Ale tak, powinien tu być, bez wątpienia. Profesorku, to my nauczyliśmy się czegoś nowego. Witaj. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecate. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. No, profesor, dyrektor Black jest, widać, naprawdę dosyć surowy. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Bez wątpienia profesor Fig podpadł tutaj dyrektorowi Blackowi. Ale widzę, że mamy porozmawiać z Sebastianem, czyli Sebastian coś dla nas ma. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. O, brzmi intrygująco. Czyżby Sebastian miał tutaj jakiś plan? W sumie on nam coś wspominał o dziale ksiąg zakazanych i o bibliotece. Więc czemu by z nim nie zagadać o tym? Siema, Sebix. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? No dobra. Chyba mu już powiemy w takim razie, skoro walczymy razem, tutaj razem, tu teraz coś kombinujemy. Myślę, że jest godzin zaufania, no jest ze Slytherinu. Seems he's working with Ranrok, and Ranrok is after something I found at Gringotts. Ranrok? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. A jeżeli nas złapią? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. No dobra. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Więc myślę, że zadanie z Sebastianem zostawimy sobie na następny odcinek, a teraz jak mamy chwilkę czasu jeszcze, to może w miarę szybko udałoby nam się ogarnąć tą skrytkę.
Tak czy nie tak? Aha, bo tu mamy... Aha, musimy najpierw ukończyć misję tą. No dobra, no misji nie zdążymy ukończyć w tym odcinku. Więc może ja po prostu sprawdzę sobie, co my tu mamy ciekawego właśnie tu. 10%. O proszę, odbierz nagrody, bo tu coś już dostaliśmy. Strój plus. Tu już chyba wszystko. Kolekcje. Mamy coś ciekawego w kolekcjach. Nic specjalnego tutaj. Strony Reverio, a czyli to jest chyba wszystko to, co nam się udaje odkrywać. Okej, okay, inwentarz. O, tu coś mamy ciekawego. Mapa Artura, aha, okej, okay, to jest to właśnie, co mamy wyszukiwać. A, i to jest inne obrazstwo. Myślałem, że może tym się zajmiemy teraz. Tu przy jakimś smoku wejście, a to nie mam pojęcia, gdzie jest ten obraz. I tutaj list do Figa do Blacka, to już widzieliśmy. Wyposażenie, czy mamy coś nowego? Nie mamy nic nowego. Kurczę, no kusi mnie, żebyśmy jeszcze może poszli te rzeczy odkryć, ale nie, słuchajcie, tutaj się pożegnamy. Zaczniemy sobie następny odcinek już od misji z Sebastianem. Udamy się do biblioteki, do działu ksiąg zakazanych, także myślę, że na pewno będzie ciekawie. A na dzisiaj to wszystko. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górze. Nie zapominajcie o subskrypcji. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!